Dziś początek matury 2016. Absolwenci liceów i techników zaczęli maraton od pisemnego egzaminu z języka polskiego. Mogli wybierać m.in. rozprawkę z Dziadów Mickiewicza lub zanalizować wiersz Herberta. Na Podkarpaciu maturę zdaje w tym roku 24 tysiące uczniów. W trzecim liceum ogólnokształcącym w Rzeszowie maturę zdaje w tym roku ponad 240 osób. W sumie 7 klas, w tym tylko jedna humanistyczna. Może dlatego niektórzy już przed pierwszym z przynajmniej 6 egzaminów właśnie z języka polskiego mieli problemy z opanowaniem emocji. Są straszne. W sumie nawet nie myślałam, że aż takie. Więc nie śpi się od 3 w nocy i stresujemy się bardzo. Głównie świadomością, że od wyników tego egzaminu wiele zależy. I aby myśleć o wymarzonym kierunku studiów, trzeba nie tylko zdać, ale zdobyć jak najwięcej punktów. To pierwszy egzamin, który może rzutować na naszej przyszłości, więc jako tako poziom stresu jest dosyć wysoki. Ale myślę, że będzie dobrze. Niemal do ostatniej chwili trwały powtórki, ale też typowanie tematów. Mam nadzieję, że będzie pan Tadeusz, wesele. Ciężko typować. Dużo materiału. Dało się wszystko powtórzyć? Chyba tak, ale nie wiem, czy w 100%. Jak zawsze byli też tacy, którzy postawili na spokój. Nie chciałam się już ostatnimi dniami uczyć, tylko tyle, co będę bazować na tym, co uczyłam się przez te 3 lata. Myślę, że to jest największa podstawa, nie ma co się stresować. Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym trwał 170 minut. W tym czasie trzeba było m.in. napisać zawierające co najmniej 250 słów wypracowanie. Do wyboru, czy warto kochać pomimo cierpienia na podstawie 4 części Dziadów Adama Mickiewicza, albo przeanalizować wiersz Herberta Dałem słowo. Była też analiza fragmentu lalki, którego bohaterem jest Rzecki, oraz tekstu o tym, czy skróty i uproszczenia w internecie nie sprawiają, że nasz język staje się uboższy. Jak się okazało, większych problemów nie było. Ogólnie rzecz biorąc, było dość prosto. Myślałem, że będzie trudniej. Przygotowałem się bardziej. U mnie też poszło wszystko dobrze. Rozprawka była łatwiejsza niż część czytanie ze zrozumieniem. Czytanie ze zrozumieniem było trudniejsze, jeśli chodzi o rozprawkę. No to było dużo lektur, do których można się było odwołać. Własne lektury, więc tylko myślenie na tym w sumie, żeby się ograniczyć do tych 2 najlepszych chyba. Ale tak to było spoko. Jutro przed maturzystami matematyka. I tu, jak pokazuje ubiegłoroczne doświadczenie, tak łatwo może już nie być. Matematyka króluje, jeżeli chodzi o część tą najtrudniejszą, ale wszyscy są pozytywnie nastawieni. Duży wkład pracy włożyli nauczyciele, jak i uczniowie w to, żeby się przygotować do matury. Aż do 27 maja przed maturzystami egzaminacyjny maraton. Oprócz pisemnego języka polskiego i matematyki, każdy musi zdać język obcy pisemnie i ustnie oraz zaliczyć ustny egzamin z języka polskiego. Obowiązkowy jest też jeden wybrany przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym.